Cześć, witajcie. Była krótka przerwa na kanale z filmikami, ale to dlatego, że byłem na urlopie i właśnie z tego urlopu wróciłem. Dlatego nie było żadnych filmów. Przed wyjazdem nagrałem tam materiał, ale nie zdążyłem go zmontować i finalnie go usunąłem, bo potrzebowałem mieć pustą kartę, jak jechałem na wczasy. Z wakacji mam tam 2, 4, 5 filmów. Niektóre już są na kanale, ale w ustawieniach prywatnych, że ich nie zobaczycie na ten moment. Ale może je udostępnię później. No, także mamy poniedziałek, 26 sierpnia. Zaczynamy pracę po urlopie. Jadę założyć nakładkę, bo po pierwsze muszę jechać na przegląd, bo skończył się przegląd techniczny samochodu i przyczepy w tym czasie, kiedy ja byłem na urlopie. A po drugie jadę pokładę 5-metrową. O ile przejdzie przegląd, ale przejdzie, raczej wszystko sprawne powinno być. Nic nie wskazuje na to, żeby coś było nie tak. Ale zaraz się przekonamy. Zresztą wyjechał, już się auto poustawiały. Fajnie na urlopie było. Powiem wam, że to był jeden z moich lepszych urlopów, jakie miałem. Fajnie spędziłem czas z rodziną. Ale teraz trzeba brać się do roboty. Ale nie mam czegoś takiego, że skończył się urlop, trzeba do pracy. Już mi chyba trochę brakowało tej jazdy do lasu. Zobaczymy, co będę mówić za dwa dni. Za to się porobiło. Czemu tu harczysz? Zobaczymy, jak to na placu wygląda. Czy trochę przerobili tego drewna? Coś tam przerobili, ale jako strzału nie ma. Dalej nie ma miejsca na rozładunek. Kurde, dwa tygodnie mnie nie było. A tu dalej jest pełny plac. Trzeba ich tutaj trochę okrzyczeć. No co ja mam z powrotem na urlop? No? No? Już tu miejsca nie ma. Wy jeszcze coś robili teraz? Czy wszyscy byli na urlopie, jak ja poszedłem? Ja sam byłem. Ale ty byłeś przede mną. No, ty nie sortowali w ogóle. Tak trochę. Słabo. Dobra. Nie wiem, na razie muszę jechać na przegląd, zrobię przegląd, później jadę po kłodę. Ale chyba dwa razy. Ale te kłody dużo jest do wożenia, bo już ją nie woziłem przed urlopem, bo nie było miejsca. Ja myślałem, że tutaj będzie pusty plac. Szczerze myślałem, że naprawdę będzie w miarę pusto, będę miał gdzie rozładować, a tutaj nie ma gdzie rozładować za bardzo. Tam ze dwa auta wejdą i znowu będzie pełno. Nie sortowali piątki. Najwięcej piątek do dowożenia, a piątki nie sortowali. No to ja nie wiem, o co chodzi. A zresztą nie interesuje mnie to. A ja robię swoje i pierdniczę. Na środku placu rozładuję, jak będzie trzeba i tyle. Dobra, idę założyć nakładkę. Poczekajcie tutaj chwilę. I za chwilę wracam. Dobra, jadę po pieniądze i jedziemy na przegląd. Nakładka założona, obróciłem się, bo tam się nie dało wyjechać, bo deski były ustawione. No, a nie nagrywam teraz z dźwigu, bo tego, nie mam kamerki GoPro znowu. Wróciła po tym serwisie, co ten wyświetlacz wymienili. No i co, zanurzyłem ją w wodzie i się okazało, że jest nieszczelna. No, odesłałem ją z powrotem na reklamację i będą naprawiać. Dlatego nagrywam tylko z tego poketa, jego nie ma zamontować na dźwigu.
Dobra, idę do biura po forsę i jedziemy na przegląd. Dobra, jestem z powrotem. Ruszamy z tej firmy, wyjeżdżamy i jedziemy zrobić ten przegląd i jedziemy sobie do lasu. Przegląd mam niedaleko, bo tutaj wyjadę z firmy i za chwilę mam już stację diagnostyczną. Zresztą zobaczycie sami. No i dojechałem. Dobrze, bo akurat nie ma nikogo przede mną, to szybko załatwimy temat i lecimy dalej. Dobra, przegląd zrobiony. Wszystko pozytywnie, wszystko sprawne. Tak jak zresztą myślałem. Ale wiadomo, no, lepiej nigdy nie, człowiek nie ma tej pewności na 100%, bo tak się wydaje, że jest wszystko sprawne, a później się może okazać, że jednak na szarpakach coś wyjdzie, ale na szczęście nic nie wyszło. Możemy spokojnie jechać do lasu i wozić drewno. Że lecimy. Dojechałem do lasu, tutaj skręcamy w prawo. Tam jakiś samochód ma wyjechać, za chwilę się musimy minąć. I będziemy sobie ładować chłodę, piąteczkę. Fajny był urlop, ale brakowało mi tej jazdy, tak powiem szczerze. Fajnie mi się jedzie, ale pewnie za 3 dni już mi się nie będzie chciało. Zwłaszcza, że upały zapowiadają. Dobra, mamy drewno, ale tu się obrócimy, bo były dwie opcje, albo mogłem tu ładować tak jak wjechałem i objechać później do lasem dookoła i tam na tą drogę wyjazdową wjechać. Tu się obróci na krzyżówce, tutaj mam dużo bliżej, a krzyżówka duża, więc obracamy się od razu tutaj i bierzemy się za załadunek. Załadowane. Tam się ładują kolejne dwa samochody. Nie wiem, czy widać. Trochę słabo, ale tam widać.
wyjeżdżamy. Nie miałem jak właśnie nagrać załadunku, bo tak jak mówię, nie mam tej GoPro. A to jest mały statyw na tej kamerce. I dzisiaj jest vlog bez załadunku. Filmik zacząłem nagrywać w poniedziałek, a tak się składa, że zakończę nagrywanie w piątek. Zakończyłem w poniedziałek nagrywanie, bo tą kamerką nie miałem jak nagrać ani załadunku, ani nic, bo nie miałem statywu. A teraz mówię, to tej kamerki nie da się, znaczy dałoby się jakoś ją tam na głowę umocować, ale to nie jest kamerka przeznaczona do nagrywania z głowy. I dlatego później cały tydzień jakoś nie miałem ochoty nagrywać, nic nie nagrywałem, tak tydzień zleciał. Robiłem sobie po dwa kursy, trochę dłużycy, trochę kłody. No i dzisiaj piątek, mówię, to trzeba coś nagrać, zakończyć ten filmik, żeby wrzucić dla Was na weekend. Jedziemy po kłodę 5-metrową do nadleśnictwa Rudy Raciborskie. A później tutaj bliski kurs też chyba z kłodą piątką, znaczy nie chyba, tylko na pewno. I będzie weekend. Ostatni dzień w podwójnej obsadzie. Wakacje się kończą, młody wraca, leśny ziomek wraca do szkoły. Czego się nauczyłeś przez wakacje? Co? Ładowarz. Co? Ładowarz. No. Fajnie było, nie? A teraz niestety trzeba do szkoły iść. Co tu się zrobiło? Dzisiaj ma być kolejny upalny dzień. U nas po 32 stopnie ostatnio jest. Także szybko zrobić robotę i do domu. Lecimy. Dojeżdżamy na miejsce. Słońce razi. Tutaj gdzieś za chwilę ma być ta kłoda, bo gdzieś blisko dopiero z asfaltu zjechaliśmy, ale ona ma być gdzieś tutaj właśnie blisko asfaltu. Ja już tam widzę leśniczego, wy nie, bo słońce nas oślepia. Także szybki załadunek, obrót i wracamy. Jedziemy się obrócić tutaj na krzyżówce. O, właśnie tutaj. Thank you.
włączamy pompy i idziemy na dźwig. Proszę, pierwsza ściana mojego syna. Jak równiutko ułożone, całą rajkę on sam ładował. Normalnie, jak wprawny operator, proszę. Tutaj jedna jest trochę szczelinka mała. No takie szczelinki to i ja robię. Porównajmy, tą rajkę ładowałem ja. A to mój syn. Wydaje mi się, że mój syn lepiej załadował. Będzie kozak z niego. Co tam? Nie tasz tej kłody, zostaw już. Zostaw Igorek. Dobra, spinamy. Auto załadowane. Spinamy. Młody pozamiata i uciekamy. Proszę, dla porównania jeszcze moja ściana. No chyba widać, jaki ojciec, taki syn. Ja tu zrobiłem między pierwszą a trzecią szczelinę i mój syn między pierwszą a trzecią też zrobił szczelinę. Sami zobaczcie, jak tu jest. O. Tu, a u mnie tu. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. ...29,5 kubika załadowane, kłody 5-metrowej. Jak widzieliście, śmigamy na tarcach to rozładować i pojedziemy sobie dość blisko, bo dzisiaj piątek, to za długo nie wolno pracować, prawda? Więc pojedziemy sobie około 30 km do lasu. Tam załadujemy również kłodę 5-metrową. Na tarcach zrzucimy i prawdopodobnie to będzie koniec, chyba że jeszcze tam jeden kurs do zrobienia będzie, ale to raczej nie, raczej dopiero w poniedziałek to się okaże, ale raczej nie, dzisiaj piątek to raczej na tych dwóch kursach zakończymy. Tym bardziej, że nie ma jakiejś konieczności włożenia ostrego, bo jeszcze na tym placu nie wyrobili tego drewna, które nawoziłem, więc po co się spinać. Podjazdu mamy tak godzinę 20 minut na tartak. Jest godzina 8, więc około 9 do wpół do 10 powinniśmy dojechać.
jak się tam nic nie poochrzani w Katowicach, bo tam to różnie bywa, ale to sobie będziemy sprawdzać na nawigacji, na Google'ach, czy tam się coś nie korkuje. Dobra, lecimy. Na 30 dojechaliśmy na tartak. Tam kolega musi lusterko sować, bo już by się kurde mieli problem minąć. Tak, ale nie, jeszcze chyba tu będziemy mieli miejsce, wiesz. Chyba tu to się rozładuje. Aczkolwiek zatitamy, ale który już tu pracowy wyjdzie, wskaże miejsce. Dobra, idę się zapytać, gdzie to rozładować. Dobra, jesteśmy rozładowani. Lecimy na drugi kursik. Szybko załadować i powrót. Dojeżdżamy na drugi kurs, godzina 10:30. Będziemy się obracać, czy będziemy to objeżdżać dookoła. Zaraz się wszystkiego dowiemy. Okej, zrozumiałem, że jedziemy się obrócić. Siedź, bo się kurzyj. Ja tu kiedyś brałem, które tam tutaj ładowałem. No tu przy tej linii wysokiego napięcia. Czekaj, bo nie widzę przyczepy, bo się zakurzyło. Czy ona idzie do rowu, czy jedzie za nami? Jest, widać ją? Nie otwieraj szyby, bo zaraz będziemy mieli tutaj ten. Zaraz będziemy mieli. No halo. No. No i? Aha. Ale to będziesz brać to drewno, czy nie? Słuchaj, jedz sobie pierwszy, a ja sobie pojadę na Rudy, albo nie, pojadę sobie do Koszyncina sobie pojadę po kłodę, a drugim kursem sobie pojadę do niego. Artur, nie, na razie nie rozpakowuj. Powiedz mi tak, ile chcesz wziąć? 29. Tak. Załadowani.
wyjeżdżamy, ale kurzy się strasznie. No jak młody po robocie? Ostatni kurs i do szkoły. Ja cieszę. No co się wyśpisz? Bym mógł zawać o plesie w nosie i jeździć do lasu. Tak? Kocham tą plesę. Ja też kocham tą robotę. A, godzina 11.40. Pół godzinki do tartaku. I do Damciu. Do Damciu. Co będziemy robić po południu? Powinieneś jeszcze raz jechać do lasu. Jeszcze raz? No. Nie, no co ty? Wykończyć mnie chcesz? No. Nie, robimy coś po południu. Co będziemy robić? Jechać do lasu. A może na rowery lepiej? Do lasu lepiej. Aha, no to dobra. A i na rowerach do lasu. A jak będzie ładować? No nie wiem.